w tej części sobie wracamy dalej do książki, którą obecnie czytam. Mianowicie Spisek Bogatych, Robert Kiyosaki. Bardzo ciekawa książka. Jest tutaj dużo o rządzie, o USA, o tym, jak nami manipulują, o tym, jakie mają plany i tak dalej, jakby z jego perspektywy. Jest o tym, dlaczego został system prowadzony, dlaczego jest taki system, a nie inny, jak ma się edukacja do zarabiania pieniędzy, ogólnie wszystko od podstaw. I w tym filmie sobie porozmawiamy, jakby będzie dalsza część moich notatek z tej książki. Co jest, i tutaj sobie kolejne pytanie, które sobie postawiłam, czytając tą książkę, co jest celem obecnej edukacji? I autor pisze tak. Nauczanie ludzi pasywnego nastawienia, uległości wobec rządzących, braku zadowolenia, braku zadawania pytań, czyli po prostu bycie takim robotem, który spełnia wszystkie rozkazy swojego pana, czyli wasal, pan każe, wasal musi, o, tak bym to określiła. Zamienianie ludzi na fabryki, pracownicy u kogoś zdani na kogoś, wiara w nieomylność władzy rządu, stworzenie taniej siły roboczej. System edukacji tkwi w epoce industrialnej. W szkole uczą nas tego, jak pracować dla bogatych. Kupować w ich sklepach, pożyczać pieniądze w ich bankach, wkładać pieniądze w ich biznesy poprzez fundusze inwestycyjne i emerytalne, przepraszam, przejęzyczenie. Ale nie dowiadujemy się tego, jak stać się bogatymi ludźmi. To prawda, dokładnie tak jest. Czego nauczysz się w szkole? Jak być dobrym pracownikiem, posłusznym niewolnikiem? Że trzeba znać swoje miejsce w szeregu i że trzeba być szarym, przeciętnym i się nie wyróżniać. Skąd wywodzi się obecny system edukacji? Kolejne pytanie. Wywodzi się z systemu pruskiego, który miał uczyć dobrych pracowników i żołnierzy, ucząc ich ślepego wypełniania rozkazów i czekania, aż ktoś im powie, co mają robić. Czyli można powiedzieć, że taka kontrola umysłu. Także z ich własnymi pieniędzmi. Efekty tego. Brak samodzielnych jednostek, samodzielnie myślących. Strach o utratę pieniędzy. Ponad 80% magistrów. Fetysz byciem magistrem dla papierka i tak dalej. I teraz kolejne tutaj, co sobie napisałam, ważne pojęcia. Czym jest subwencja? Zapomoga dla najbogatszych. Tutaj sobie zapisałam FED dofinansowuje bank. Kolejne pojęcie, które sobie ważne, które sobie zapisałam. Socjalizm osłabia ludzi i sprawia, że pozostają słabi. Na przykład opieka społeczna, opieka socjalna. Dokładnie tak. Jeżeli damy osobie biednej mentalne pieniądze, czyli na przykład 500+, i dalej będziemy wprowadzać rozdawnictwo, to taka osoba nigdy nie weźmie się w garść, nigdy nie, że tak powiem, nie podniesie dupy z kanapy, tylko po prostu się przyzwyczai do tego i później będzie cały czas oczekiwała, żeby jej dawać pieniądze, co jest raz. Po drugie, ona te wszystkie pieniądze wyda w ciągu jednego dnia, bo nie ma odpowiedniej mentalności, bo wszystko ma podane na tacy, bo się nie musi starać, więc nic jej nigdy nie zostanie, nic nigdy nie będzie miała. No, co obecny rząd robi, czyli mamy według mnie postkomunę. Dobra, kolejna część w kolejnym filmiku.